Wszystko się zaczęło, gdy po długim czasie oczekiwania w końcu na Discordzie Pyka przyszła wiadomość o evencie, w którym do wygrania było 1000 zł. Moja sytuacja na tamten moment nie była kolorowa, lecz aby to zrozumieć, musimy się cofnąć najpierw do czasu dominacji Aliba. Jeżeli oglądaliście mój poprzedni film, to zapewne wiecie, że zakończyłem z liczbą 500 zabójstw i klanem, który miał potencjał na dominację nawet po aktualizacji setów. Lecz niestety bany na moich klanowiczach pokrzyżowały nasze plany. Zaczęło się, gdy jeden z nas napisał na czacie nieodpowiednią wiadomość, za co dostał perma. Następny ban był na liderze naszego klanu. Mowa tu o Vejpale, który na tamten moment był najsilniejszym graczem na serwerze, będąc pierwszym w topkach aż do dziś. Niestety razem z Black Pantherą prosili o backupa, za co otrzymali po banie, otrzymując informację, że wyłudzają itemy. Następnie po jego banie niektóre osoby zaczęły kończyć edycję, przez co zostałem sam przed ogromną aktualizacją setów, po której moje itemy miały być w kicie MVP. Lecz wiedzcie, że nie miałem zamiaru się poddawać i postanowiłem wykorzystać 100% siebie, żeby nie przegrać tego eventu. Całe te szczęście miałem kilo 20, którym na spokojnie mógłbym wykopać na nowe itemy. No, mógłbym. Niestety dzień wcześniej zawarłem sojusz z osobą, która też przed aktualizacją miała itemy 20. Mowa tu o Mateuszu, który jako iż, że był jedyną osobą grającą wtedy, z którą miałem sojusz, pożyczyłem mu ten kilo na godzinę w zastaw, biorąc jego nieskończoną fajerwerkę. No i co? Zamiast latać z OTM-em, latał z Tridentem. Walnął dziobem o ziemię, jak i Steve zabrał itemy. I już nigdy nie wszedł na ten serwer. Kompletnie nie wiedziałem, co zrobić, dlatego wyszedłem z serwera. Na drugi dzień dał mi połowę sumy, dzięki czemu mogłem zakupić kilo z rynku. Lecz i tak nic mi to nie dało, bo ludzie mieli już z legendarnych skrzyń sety 23, a ja bez ranki nie miałem gdzie kopać. Dlatego musiało dojść do nieuniknionego i na stronie serwera zakupiłem pakiet VIP. Drop ze skrzyń był tragiczny, lecz to, co mnie interesowało, to strefa bezpieczna. Dzięki też Vejpowi, który nawet nie wiem jak, ale otrzymał Umbana, pomógł mi załatwić sojusz z Mszegę, który słynął z totalnej dominacji na starcie serwera. W taki sposób dołączyłem do nowego klanu ABNB. Vejp też zakupił pakiet MVP, w którym był klucz do legendarnej skrzyni. Z niej wypadła mu łopata poziomu 23. Na tamten moment kosztowała ona ponad 100 tysięcy. Vejp mi ją pożyczył i poszedł do nią kopać. A on sam został wzięty na sprawdzanie. Admin kazał mu wejść na Discorda. Vejp nie mógł tego zrobić, bo na tamten moment miał bana, za co dostał też bana na pyku. Całe szczęście posiadałem wtedy jego łopatę, którą wykopałem na lepsze itemy. Następnie z nowymi klanowiczami zacząłem wychodzić za linię. Tam zabiliśmy wiele osób, lecz niestety nie mam tego nagranego. Może właśnie dlatego, że gdy skraszuję kompa, to nagranie się nie zapisuje. Tak jak moje itemy, które straciłem po tym incydencie. Żaden z klanowiczów wtedy ich nie złapał, więc zrobiłem sobie krótką przerwę od pyka. Kompletnie nie wiedziałem, co zrobić, a event coraz bliżej. Faktem stało się, że już następnego dnia miało odbyć się wydarzenie, więc za wszystkie swoje pieniądze zakupiłem potrzebne przedmioty i ze strachem poszedłem walczyć. Event polegał na tym, że ten, kto zabije Blukera, zgarnia wygraną. Oczywiście miał on najlepsze itemy, jakie były dostępne na serwerze. Dlatego moja taktyka polegała na wyczekiwaniu odpowiedniego momentu, czyli wyczerpania zapasów Blukera. W tamtym momencie bacznie obserwowałem jego live'a i gdy nadszedł już czas, stwierdziłem, żeby tam wejść. Ojej, to będzie fight. Tu się tak dużo dzieje. Naprawdę, ja bym mógł tam wejść, ale to na razie nie ma sensu, jak widzę, oni sami wychodzą. Weszli teraz do tej jamy, do tej dziury. To jest naprawdę sporo typka. A? Skoczyliście pod kontrolą, muszę mieć. Mszegę widzę, że wbił do środka. Jeszcze nie będę wbijał, jeszcze nie. Jeszcze widzę, że Blukar się trzyma. Ma parę totemów, więc nie ma sensu tam wchodzić. O, uciekli, uciekli, uciekli. Na razie widzę, że oni do szkieleta wchodzą, więc to już chyba nie będzie za bardzo moja wygrana. Tutaj ludzie padają na parę strzałów. Ja w elitrze dostaję bomby za 2 serca. To jest piachu. Kurczę, no nie wiem, nie wiem. Na razie nie widzę Blukera. Nie Mateusza od tyłu. On już pada, on już naprawdę pada, jest na skraju wytrzymałości. Gdzieś? Czekaj, padnę. Ale przez szkielet. Czekaj, tak, wyszedłem. Nice. Wyleciał. Jakim cudem gość wyleciał jeszcze z tego. On już naprawdę ma... No tragedia, nie ma żadnych koksów, tylko na refach będzie już się bił. Dobra, gdzie ostateczna walka? Ostateczna walka będzie. Dobra, poleciał w miejsce, gdzie najbardziej chciałem się bić. Czyli Netherite.
Jeszcze poczekam, widzę, że on jest w środku netherite'a. Na razie widzowie, że się ludzie biją. No nie wiem, a stary prawie mi totem przed chwilą padł. Dałem ciąty. Nice. Kurczę, no nie wiem kiedy tak wejść. Widzę, że go leją w łebach na środku, ale on się jeszcze dobrze trzyma. Ludzie też do mnie podlatują. Kurczę. Pada mi mania. A to ostatnia? Nie, no jakby tak, bo tamta jest na wykończeniu też. On już pada, ja tam wchodzę. Zginął! Nie wiem, kto zabił. Co? Nawet nie wiem, kiedy to się wydarzyło. No i koniec, GG. No niestety nie udało mi się wygrać, lecz wiedz, drogi widzu, że to na pewno nie jest taki ostatni event i będzie ich jeszcze sporo. A abyście tego nie przegapili, to po prostu wbijcie na pyka i grajcie. Mam nadzieję, że się spotkamy.